Niezależnie od tego, czy preferujesz muzykę klasyczną, czy być może twoje ucho preferuje inne brzmienie, dźwięki i muzyka to wrażenia tworzone przez nasze umysły na podstawie drgań cząsteczek otaczającego nas powietrza. Za przekładanie tych drgań na zrozumiały dla mózgu sygnał odpowiedzialny jest narząd słuchu. Dopóki słyszymy, rzadko zastanawiamy się, jaki mechanizm za tym stoi. Sytuacja zmienia się, gdy narząd słuchu się psuje, a dźwięki zaczynają nam umykać. Czasami aż do zupełnej ciszy. Na szczęście obecnie, dzięki nowym technologiom, osoby głuche mogą zacząć słyszeć ponownie lub usłyszeć pierwsze dźwięki w swoim życiu. Tylko jak to w ogóle możliwe? I dlaczego teraz nas słyszysz? Oglądajcie! Dowolne drgające ciało, na przykład struny głosowe albo struny gitary, przekazują swoje drgania do otoczenia, na przykład powietrza. W ten sposób powstaje fala akustyczna, która rozchodzi się w przestrzeni. Rozchodząca się fala może zostać zebrana przez małżowinę uszną i skierowana przez przewód słuchowy dalej, głębiej, do ucha środkowego, gdzie fala zostaje wzmocniona. Fala akustyczna, która wpadła do małżowiny usznej, mknie przez przewód słuchowy wprost na błonę bębenkową, która pod wpływem fali zaczyna drgać. Następnie wprawia w drżenie trzy najmniejsze kości w ciele człowieka. Pierwsza z nich to młoteczek. Ten wprawia w drżenie drugą, czyli kowadełko. A to przekazuje drganie na trzecią, czyli strzemiączko. Drgające strzemiączko przekazuje drgania do ślimaka, czyli mikroskopijnej spiralnej struktury umożliwiającej zamianę fali akustycznej na impulsy elektryczne przekazywane nerwami do mózgu. Komórki będące receptorami drgań ułożone są w ślimaku tak jak klawisze fortepianu, jedynie nie na płasko, a w formie spirali. Gdybyśmy ją rozwinęli, okazałoby się, że jest zbudowana nie z kilkudziesięciu, a z ponad 3000 klawiszy, czyli komórek słuchowych, zwanych rzęskowymi. W zależności od tego, czy do ucha wpadnie dźwięk o niskiej czy wysokiej częstotliwości, dochodzi do drgań płynu wypełniającego ślimak, a następnie do naciśnięcia, czyli pobudzenia odpowiednich komórek słuchowych. Pobudzenie komórek słuchowych generuje impuls elektryczny, który przekazywany jest nerwem słuchowym, ze ślimaka prosto do mózgu. Choć wydaje się, że słyszymy naszymi uszami, tak naprawdę słyszy mózg. To on rozpoznaje rodzaj dźwięku i odpowiednio na niego reaguje. Fala akustyczna generująca impuls nerwowy jest źródłem wielu informacji. W zależności od tego, do której części mózgu trafi impuls, powstaje subiektywne wrażenie czasu trwania, wysokości, barwy, w kierunku dźwięku, który wobec kontekstu, w którym się znajduje, nabiera znaczenia. Są miejsca w mózgu wyspecjalizowane tylko i wyłącznie w interpretacji fali akustycznej jako mowy. Rozumienie mowy jest dla mózgu szczególnie ważne. Analiza dźwięków jest priorytetyzowana tak, żeby te typowe dla mowy rozumieć w pierwszej kolejności, przed pozostałymi dźwiękami. Dlatego uszkodzenia słuchu i trudności w rozumieniu mowy znacznie wpływają na nasze życie. Narząd słuchu może być uszkodzony od urodzenia. Na skutek takich wad fala akustyczna przekazywana przez błonę bębenkową, kosteczki słuchowe aż do ślimaka trafia na niedziałające klawisze. W ślimaku nie dochodzi więc do wygenerowania impulsów elektrycznych niezbędnych do słyszenia. Mowa wówczas się nie wykształca, a rozwój dziecka znacznie spowalnia. Słuch może się też pogarszać wraz z wiekiem. Na skutek hałasu, leków czy zmian, których przyczyn jeszcze nie rozumiemy, liczba komórek słuchowych, czyli klawiszy, może się zmniejszać. Przez to nasi dziadkowie czy rodzice, a kiedyś i my, wraz z kolejnymi latami zaczynamy gorzej słyszeć. Ratunkiem dla osób z pogarszającym się słuchem mogą być aparaty słuchowe, które działają jak głośnik wzmacniający dźwięk, który trafia do ucha. Albo w przypadku większego uszkodzenia komórek słuchowych, implanty ślimakowe. Te umożliwiły powrót do świata dźwięków już ponad milionowi osób na świecie, które w innym przypadku byłyby głuche lub funkcjonowałyby z poważnym uszkodzeniem słuchu. Pojawia się pytanie, jak działają? Na zewnątrz głowy, to znaczy za uchem, znajduje się mikrofon zbierający dźwięki z otoczenia. Te następnie komputerowo przetwarzane są na sygnał elektryczny przez znajdujący się za uchem procesor dźwięku. Następnie przy pomocy cewki z magnesem sygnał elektryczny z procesora przekazywany jest do części wewnętrznej implantu.
którego elektrody są chirurgicznie wszczepione do ślimaka w pobliżu włókien nerwu słuchowego. Wszystko w celu jego bezpośredniej stymulacji elektrycznej. W ten sposób fala akustyczna omija całe ucho środkowe oraz komórki słuchowe w ślimaku i tłumaczona jest od razu na sygnały elektryczne trafiające do nerwu słuchowego. Jest jednak pewne ale. W ślimaku znajdują się ponad 3000 komórek słuchowych, czyli klawiszy, które generują impulsy odpowiadające dźwiękom o różnych częstotliwościach. Żeby zastąpić każdą z komórek, trzeba by wszczepić do ślimaka tyle samo elektrod, co naturalnie jest niemożliwe. Implanty posiadają obecnie od 12 do 22 elektrod, więc w praktyce nasz elektryczny ślimak jest uboższy. Osoby z wszczepionym implantem ślimakowym słyszą więc inaczej. Nadal mogą słyszeć podobne melodie, ale nie będą one tak różnorodne jak u prawidłowo słyszącej osoby. Słyszenie mowy na pierwszy rzut ucha też nie jest takie oczywiste. Zresztą posłuchajcie sami, co usłyszy osoba po wszczepieniu implantu. Słyszenie mowy na pierwszy rzut ucha też nie jest takie oczywiste. Zresztą posłuchajcie sami, co usłyszy osoba po wszczepieniu implantu. Po wszczepieniu implantu nieprzyzwyczajony mózg może odbierać mowę i muzykę jako nieprzyjemnie brzmiącą mieszaninę dźwięków, która może być rozczarowująca, w szczególności dla tych pacjentów, którzy wcześniej słyszeli prawidłowo. Jednak nie należy się tym zrażać, ponieważ mózg dzięki tak zwanej neuroplastyczności potrafi się zaadaptować do bardzo wielu zmian. Oczywiście zajmie to trochę czasu, jednak słuch, a w zasadzie mózg, można zrehabilitować tak, żeby bez trudności rozumieć mowę. I delektować się muzyką, rozróżniać poszczególne instrumenty, a nawet samemu na nich grać. O chorobach narządu słuchu mówi się coraz więcej. Polskie społeczeństwo starzeje się, a wiele starszych osób będzie cierpieć na niedosłuch i potrzebować pomocy. Lekarze zajmujący się chorobami słuchu to audiolodzy i otolaryngolodzy. To oni diagnozują głuchotę lub ubytek słuchu, a dalej proponują leczenie. Którym może być na przykład aparat słuchowy albo implant ślimakowy. Oba te rozwiązania są refundowane przez NFZ, a implanty ślimakowe są wszczepiane w kilkunastu szpitalach w Polsce. I to nie tylko u pacjentów z całkowitą głuchotą, ale także tą częściową czy niedosłuchem, niezależnie od wieku. Jeśli ty albo ktoś z swoich bliskich ma problem ze słuchem, to skontaktujcie się z Ogólnopolską Infolinią Razem dla słuchu. Więcej przeczytacie w opisie tego filmu. A tymczasem kończymy. Mamy nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jaki następny? Dajcie nam znać w komentarzu. A tymczasem dzięki za obejrzenie i do zobaczenia! Niezależnie od tego, czy jesteś fanem muzyki klasycznej, czy być może twoje ucho preferuje inne brzmienie? Mikołaj, ty coś będziesz mówił, czy? Nie. Ja gram tak. Ta, 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 ta. Już wtedy po nim zacząłem gadać.